Witam wszystkich. Nazywam się Jacek Kubiński. Jestem dyrektorem inwestycyjnym w Experior Venture Fund. Część osób na sali znamy się, także witam tych znanych i tych, z którymi się jeszcze nie miałem okazji poznać. Chciałem dzisiaj trochę podzielić się z wami kilkoma przemyśleniami na temat rynku startupów w Polsce, zwłaszcza tego, co się w ostatnim czasie dzieje. Jeżeli chodzi o nasz fundusz, my inwestujemy kwoty od mniej więcej miliona do 12 milionów złotych per spółka i aktualnie jesteśmy mocno w okresie inwestycyjnym. Zaczęliśmy działać w drugiej połowie 2013 roku. W 2014 zaczęliśmy robić pierwsze transakcje. Ten pierwszy rok był taki trochę rozruchowy. 15 i 2016 robimy po mniej więcej 7 inwestycji. W tym roku zrobiliśmy 4, ale jeszcze 3 chcemy do końca tego roku domknąć. Ta druga linia ciągła, pomarańczowa, to jest wartość komitmentów, czyli zobowiązań inwestycyjnych wpłat do spółek. Generalnie jesteśmy funduszem, który ma kapitalizację 80 milionów. I inwestujemy najczęściej kilka milionów złotych per projekt. Ta krzywa, tak jak ją widać, pokazuje, że gdzieś tam ciągle z kolejnymi inwestycjami idziemy coraz dalej. Zbliżamy się do końca okresu inwestycyjnego i też wartościowo do limitu kwoty, którą mamy przeznaczoną na inwestycje. Jedna ciekawostka a propos tych wartości, komitmentów. Generalnie część inwestycji w startupy odbywa się w transzach, więc my też część umów inwestycyjnych mieliśmy podpisanych, gdzie kwoty były przekazywane w transzach. Część tych transz jest uzależniona od realizacji jakichś KPI-ów czy milestone'ów. Jak to bywa, nie wszystkie projekty idą na tyle do przodu, żeby to się udawało, stąd też część jakby komitmentów, które mieliśmy, wypadła, ale pojawiają się nowe. Jeżeli chodzi o nasze podejście, naszą strategię inwestycyjną i sektory, jak zakładaliśmy fundusz, wyszliśmy z założenia, że chcemy być tacy sektor agnostyk, że w Polsce są różne ciekawe pomysły z różnych tak naprawdę branż, które mogą okazać się dobrymi okazjami inwestycyjnymi, więc mówiliśmy, słuchajcie, my nie tylko technologie, my też chcielibyśmy robić jakieś projekty z ochrony zdrowia, medical devices, usługi, jesteśmy otwarci na projekty z takie manufacturing ze starej ekonomii, bo tam też mogą być jakieś ciekawe okazje, więc przychodźcie do nas i jesteśmy otwarci na różne sektory. To, co się gdzieś tam pokazało z naszego doświadczenia, to, że jednak ogólnie rzecz biorąc projekty technologiczne są najlepsze dla, przynajmniej dla nas i naszym zdaniem, dla funduszy. Jak sobie spojrzycie po kolei na spółki, w które zainwestowaliśmy i na ich modele biznesowe, co one robią, no to jadąc po kolei XTRF, to jest software dla branży tłumaczeniowej do zarządzania projektami tłumaczeniowymi. Dalej Turmedica to jest marketplace usług medycznych. Dalej mamy Zencard, software dla programów lojalnościowych. Fuero Games, spółka gamingowa, online i mobile games. Dalej mamy Inex System, to jest taki, można powiedzieć, rodzynek w portfelu, spółka, która ma zakład produkcyjny, robi systemy ekspozycyjne i meble sklepowe, więc jakby zupełnie inna para kaloszy, ale myśleliśmy, że takich będzie więcej. Algolytics, software do analizy predykcyjnej Big Data. Uyghurs, Consumer Goods, producent lalek, akcesoriów dla lalek. Doktor Omnibus, spółka, która robi aplikację mobilną wspomagającą terapię dla dzieci z różnymi dysfunkcjami typu autyzm, ADHD. iTaxi, marketplace usług taksówkarskich. Ride Hello, software as a service do lead generation i do takiego first touch w procesach sprzedażowych. Perfect Dashboard, software as a service
dla web adminów i agencji interaktywnych do zarządzania aktualizacjami stron internetowych. I ostatnia spółka NodeLab, taki też ciekawy software, gdzie stworzyli własny język programowania i dwutorową reprezentację wizualno-graficzną. Więc założenia były inne, wyszło tak jak wyszło. Dużo z spółek ogólnie rzecz biorąc technologicznych. No i tak się zastanawiamy, dlaczego tak wyszło. Cytując klasyka Marka Andreessena, Software is eating the world, i ten jego słynny artykuł z 2011 roku. I te tezy, które powodują, że ogólnie rzecz biorąc projekty technologiczne są na dzisiaj fajne i są jakby bardzo dobrymi okazjami inwestycyjnymi i dlaczego fundusze VC lubią tego typu projekty. No, jest kilka takich podstawowych kwestii. Po pierwsze, wszystkie, można powiedzieć, biznesy, segmenty rynku w coraz mocniejszym stopniu opierają się na tym software'ze, czyli tak naprawdę każda dzisiaj firma w ramach prowadzenia swoich operacji coraz mocniej korzysta z software'u, software jest coraz ważniejszy w tym wszystkim. I przykłady można mnożyć tak naprawdę w każdej branży. Widzimy też, że niektóre z nich są bardziej rewolucjonizowane, inne jeszcze są przed tym takim mocniejszym uderzeniem, ale też wszędzie tak naprawdę ten software zaczyna mocniej wspomagać, jest integralną częścią w większości biznesów i stanowi często też wartość spółek, które można powiedzieć, że nie są z sektora software'owego, tylko innego. Poza tym też jednak całe otoczenie i infrastruktura powoduje, że to jest tak naprawdę dobry moment, bo mamy coraz większe computing powers, coraz niższe koszty związane z w ogóle infrastrukturą, stawianie nowego biznesu, który wymaga tak naprawdę jakiegoś software'u server-side, jest coraz tańsze. Do tego wszyscy jesteśmy podłączeni online 24/7. 10 lat temu, czy 15 lat temu użytkowników internetu było 50 milionów, dzisiaj jest ponad 2 miliardy, a za 10 lat pewnie będzie 5 miliardów. Wszyscy mamy komputery w dłoniach i takie computing power, które było jeszcze nieosiągalne dla komputerów stacjonarnych, to wszystko powoduje, że tak naprawdę te projekty technologiczne mają tak naprawdę teraz dużą szansę na to, żeby wykorzystać, zmienić, transformować różne branże. Więc to jest coś, co gdzieś tam też u nas w funduszu wewnętrznie powoduje, że się zastanawiamy jakby, czy faktycznie to jest jakby jedyny kierunek, czy widzimy jeszcze jakieś inne kierunki, jeżeli chodzi o sektory, w które inwestować. Natomiast no, dotychczasowa tam doświadczenia i ścieżka, którą przeszliśmy, mocno nas nakierunkowuje w tą stronę. Kolejna kwestia, którą chciałem z wami się podzielić, czyli spotykamy bardzo dużo startupów, już przekroczyliśmy grubo ponad 1000, mamy taką statystykę, tworzymy sobie fajla wszystkich spółek, którymi się przyglądaliśmy. I chciałem trochę się z wami podzielić, jakie są takie najczęstsze problemy, które widzimy w projektach, powody, dla których nie decydujemy się na inwestycje. Na początek taka mała szpilka i można powiedzieć problem, który generuje inne problemy, no po prostu zespół założycielski, uważamy, że wiele z nich się po prostu nie nadaje na ludzi, którzy mają stworzyć jakiś duży biznes globalny czy międzynarodowy. I jakby też wychodzimy z założenia, że po prostu nie każdy się do tego nadaje i trzeba się naprawdę dobrze zastanowić na starcie, czy jest się gotowym do tego, żeby takie wyzwanie podjąć i czy się ma jakieś tam predyspozycje osobowościowe i charakterologiczne, no bo to jakby nie ma nic z tym złego, nie każdy nadaje się do wszystkiego. Natomiast jakby już schodząc trochę w głębi w same projekty,
kwestia tego, jaki problem produkt rozwiązuje, czy rozwiązuje jakiś problem i na ile to jest palący, jakiś znaczący problem dla tych potencjalnych użytkowników. Widzimy często, że jeżeli ten problem nie jest wystarczająco palący, to po prostu trudno będzie przekonać tych naszych potencjalnych klientów do kupna. Więc faktycznie ta wartość dla klienta musi być bardzo znacząca, żeby udało się dynamicznie komercjalizować dany produkt czy usługę. Kolejna kwestia, monetyzacja. Jest dużo projektów, które przychodzą, mówią, mamy coś takiego fajnego, tutaj pracowaliśmy nad tym, generalnie wiecie, Polska stoi mocno deweloperami, umiejętności techniczne mamy na wysokim poziomie. To, czego zawsze brakuje, często brakuje w projektach, no to jest ten aspekt biznesowy, faktycznie jak na tym robić pieniądze. I to jest coś, co często kuleje, bo ludzie nie mają nawet pomysłu, albo w ogóle jakby nie patrzą na to z tej perspektywy. Wiadomo, że jakby nikt nie będzie oczekiwał, żeby mieć w głowie wypracowany cały model monetyzacji przychodowy from day one, bo jakby wszystko, na wszystko musi przyjść kolej, natomiast no, jakieś jednak przemyślenia i jakieś tam jednak wstępne chociażby drogi, opcje do dalszego eksplorowania powinny być stosunkowo wcześnie. Kolejne dwie kwestie powiązane, czyli przewagi konkurencyjne i bariery wejścia w projektach. Wiadomo, że często to jest też taki model stosowany, że jak coś gdzieś działa na jakimś rynku, to można próbować szybko to skopiować na rynku lokalnym, zostać lokalnym liderem i później zrobić exit do tego, który będzie konsolidować rynek w całości gdzieś tam z bardziej dojrzałego, większego rynku. Okej, natomiast no też jeżeli mamy do czynienia z jakimś biznesem, który ma niskie bariery wejścia i trudno jest mu zbudować przewagi konkurencyjne, no to często widzimy, że po prostu projekt, okej, może być jakąś fajną okazją do zarobienia w krótkiej perspektywie 2-3 lat, ale być może jak to już przestanie być taki hot topic, rynek zrobi się bardziej konkurencyjny, no to jeżeli się nie uda zrobić tego exitu, to tak naprawdę firmę trzeba zamykać, więc to jest też problem, bo jednak fundusze, jak patrzą na projekty inwestycyjne, chcą widzieć ten case jakiś na exit i tą wartość, którą potencjalny kupujący czy całej spółki, czy na IPO będzie miał. Strategia go to market. No, o tym też już chwilkę wspomniałem. Generalnie z tym jest duży problem. Widzimy wiele projektów, które są mocne właśnie od strony technicznej, produktowej, natomiast przemyślenia, w jaki sposób wyjść na rynek, są gdzieś tam na niewystarczająco wysokim poziomie. Coś, co się jakby mocno z tym wiąże, to jest kwestia customer acquisition cost i lifetime value of a client. Też to jest jakiś tam częsty problem w projektach, że koszt pozyskania klienta versus to, co on tak naprawdę generuje nam przez czas bycia naszym klientem jako przychody, ten stosunek jest niewystarczająco dobry. I tutaj tak naprawdę to jest taka arytmetyka, takie unit economics, do którego zachęcam każdego, bo na tym można bardzo łatwo i szybko polec. I ostatnia kwestia, o której chciałem wspomnieć, to jest współpraca z inwestorem. Założyciele mają różne do tego podejście. Naszym zdaniem jednak to jest tak, że dobry inwestor jest w stanie pomóc i z tej współpracy, rozmów, bycia jakimś tam sparring partnerem wychodzi więcej konstruktywnych rzeczy niż destruktywnych. Nie każdy to rozumie, niektórzy chcą mieć po prostu pasywnego inwestora, tak jak na giełdzie, który wpłaci kasę i nic od niego nie chcemy, wręcz nie chcemy, żeby się wtrącał.
No i w takich przypadkach to nie jest pewnie case, w który my byśmy się angażowali. Jednak chcemy takiej bardziej aktywnej współpracy z założycielami. Wiadomo, że to oni są za tą kierownicą, oni kierują projektem. Natomiast my też wchodzimy do spółki z kapitałem, z bagażem doświadczeń i uważamy, że taka współpraca jest korzyścią dla obu stron. I ostatnia kwestia, o której chciałem wam powiedzieć, z takich obserwacji inicjatywy wsparcia rynku VC przez sektor publiczny. My jesteśmy akurat z rodziny KFK, czyli mamy połowę kapitału z Krajowego Funduszu Kapitałowego, drugą połowę od inwestorów prywatnych. Są też inne różne inicjatywy wspierane przez PARP, fundusze trzyjedynkowe i tak dalej. Tomek Swieboda też korzysta ze wsparcia KFK, natomiast to, co jakby widać wyraźnie, to że powoli ta pierwsza fala, taka większa wsparcia sektora publicznego dla rynku VC się kończy. Duża część funduszy zbliża się do końca okresu inwestycyjnego. Nam też będzie się niedługo okres inwestycyjny kończył. Część funduszy, które wcześniej zaczynała, już jest zainwestowana full i nie inwestuje. Więc ewidentnie widzimy, że w przyszłym roku i być może częściowo w 2018 będzie taki moment, kiedy od dawna, kiedy pozycja negocjacyjna w rozmowach pomiędzy funduszami a projektami będzie się przechylać na korzyść funduszy, bo po prostu będzie coraz mniej funduszy, które będą w stanie dać wam pieniądze. Teraz jeszcze rok temu, dwa lata temu była dużo większa bitwa o projekty. Te dobre projekty mogły wybierać faktycznie od kogo chcą wziąć pieniądze, na jakich warunkach. Natomiast no, w przyszłym roku wydaje nam się, że może być taka trochę dziura i te fundusze, które będą w stanie inwestować, będą miały mocniejszą pozycję. Nie chcę tutaj szczegółowo opowiadać o tym, o czym będzie mówić Eliza, czyli jakby o wsparciu, które zamierza dawać Polski Fundusz Rozwoju. Cały program, z tego co wiemy, jest bardzo znaczący wartościowo, bo to są prawie 3 miliardy złotych na wsparcie startupów. Jest w nim bardzo wiele ciekawych i fajnych, naszym zdaniem, założeń. Natomiast to wszystko jest jeszcze gdzieś tam w fazie konsultacji, planów. Zanim to ruszy, to też pewnie chwila minie. Więc chciałem tylko wam się z wami podzielić jakby tymi doświadczeniami, które mamy, co dotychczas w ramach tego wsparcia szło słabo, źle, co warto poprawić. Jesteśmy w stałym kontakcie też z PFR-em. W przyszłym tygodniu jest spotkanie konsultacyjne z funduszami a propos pierwszego ich takiego programu biznes, więc tutaj liczę na to, że też dużo takich ciekawych rzeczy się uda opowiedzieć. Kwestia formy inwestycji equity versus dług. Dotychczas większość funduszy była zobligowana do inwestowania po prostu w udziały, natomiast widzimy też, że coraz częściej i rynek startupowy i startupy gdzieś tam na tym etapie wczesnym chcą pozyskiwać finansowanie w formie convertible notes, czyli takich obligacji zamiennych na udziały, więc fajnie, żeby to też było możliwe w ramach tego wsparcia oferowanego przez sektor publiczny dla funduszy, żeby fundusze mogły to robić. Kraj rejestracji spółki, no siłą rzeczy sektor publiczny oczekuje, że będziemy inwestować w spółki polskie, natomiast to też jest tricky, bo dzisiejszy świat tak wygląda, że każda spółka, która chce mieć sukces globalny, przynajmniej większość z nich na jakimś tam poziomie powinna albo się inkorporować w Stanach, albo gdzieś w Europie Zachodniej. No i to rodzi pewnego rodzaju komplikacje. Na szczęście nam się udało wypracować też przy kooperacji z innymi funduszami jakieś tam mechanizmy, dzięki którym możemy inwestować w spółki, które
są w Stanach, ale jest to bardzo ciekawa, skomplikowana konstrukcja, wymyślona przez prawników i dosyć też droga, więc generalnie my wychodzimy z założenia, że tak naprawdę często mamy do czynienia z polskimi projektami, którą dużą część operacji mają w Polsce, ale tak naprawdę są zagranicznymi spółkami. I fajnie by było, gdyby w takie spółki zagraniczne też można było inwestować. Kapitał na dalsze etapy poza seedem. Widzimy, że tego kapitału zalążkowego jest najwięcej, natomiast często pojawia się dziura, jeżeli chodzi o dalsze etapy, runda A, runda B. Kilka milionów złotych to jeszcze, kilka milionów dolarów już coraz ciężej. Dużo takich funduszy nie ma, więc też fajnie, żeby w tą stronę rynek poszedł. Flipy na inne jurysdykcje czy exity, no to jest to, o czym też wspominałem przy kraju rejestracji, że generalnie są projekty, które są spółkami polskimi, po jakimś czasie stają się spółkami inkorporowanymi na przykład w Stanach Zjednoczonych i też powinien być jakiś cywilizowany sposób, żeby można było całą tę strukturę cap table inwestycyjną przenosić. I inwestycje follow-on. Część z podmiotów inwestujących, chociażby fundusze zalążkowe czy jedynkowe, mogą inwestować tylko w nowo zakładane spółki, czyli siłą rzeczy, jeżeli będzie pierwsza runda, nie są w stanie robić jakiegoś tam kolejnego, w kolejnych rundach nie są w stanie się też dokładać. No i to jest problematyczne, bo jednak widzimy, że te inwestycje takie follow-onowe na dalszych rundach nawet przy współudziale z innymi inwestorami są ważne i potrzebne. I to tak naprawdę tyle. Kilka przemyśleń z mojej strony. Jeżeli macie jakieś pytania, chętnie odpowiem i będę też tutaj przez cały czas i później Pauli, żeby ewentualnie porozmawiać face to face. Dziękuję.